Piątkowy wernisaż w Bolesławieckim Ośrodku Kultury Międzynarodowym Centrum Ceramiki był swoistym ukłonem w stronę kobiet. Wszystko w związku z obchodzonym w niedzielę Dniem Kobiet. Kobieta jest główną bohaterką obrazów poznańskiej artystki Małgorzaty Kłos. To właśnie wystawę jej prac otwarto w piątkowy wieczór w Galerii Mała Biała. Gościmy malarkę poznańską, panią Małgorzatę Kłos, która akurat tak się złożyło, że bliziutko Święta Kobiet przedstawia nam kobiety i to w takim dynamicznym antuażu. Jeżeli państwo przyjrzycie się temu malarstwu, to ma ono na pewno bardzo kobiecy podtekst. Zresztą emanuje kobiecością, kobieta w ruchu, kobieta w tańcu, kobieta jako impresja. Mnóstwo w tym symboliki. Małgorzata Kłos studiowała w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby. Dyplom w zakresie grafiki i gobelinu uzyskała w 1982 roku. Na koncie ma liczne wystawy indywidualne i zbiorowe. Całe moje malarstwo jest opowieścią o mnie, o tym, co lubię, czego nie lubię, co mnie smuci, co mnie cieszy, co mnie martwi. Tylko mówię szczerze, nie bardzo lubię mówić o tym, dlatego że uważam, że co artysta chciał powiedzieć, to widać i fajnie, że każdy widzi to inaczej. W pracach artystki odnajdujemy świat pełen dynamicznych kompozycji, mocnych zestawień kolorystycznych, opowiadające o emocjonalnej stronie życia kobiet. Na wielu obrazach artystka przedstawia kobiety w tańcu. Taniec był pewnym epizodem w moim życiu. Na pewno sięgam bardzo do postaci związanych z baletem. Niedawno właśnie moja wystawa była imprezą towarzyszącą na poznańskich warsztatach tańca prowadzonych przez panią profesor Ewę Wyciechowską. No i też i ona jakby też znalazła w tym taką możliwość stworzenia warsztatów przy moich obrazach, dlatego że w nich jest właśnie bardzo dużo ruchu, nawiązań do sylwet osób, które tańczą w balecie, tak jak tam Pina Bausch na przykład, to jest moja miłość, jeśli chodzi o sposób wyrażania. Siła i dynamika flamenko ukazana na obrazach artystki stała się inspiracją do zaprezentowania tego tańca na żywo podczas wernisażu. Goście mogli obejrzeć występ pracowni tańca flamenco Carmen prowadzonej w Bolesławieckim Ośrodku Kultury przez Magdalenę Ziętarę. Za 2 miesiące w Boku odbędzie się festiwal flamenco i tańca orientalnego. Piątkowym wernisażem Bolesławiecki Ośrodek Kultury nawiązał do niedzielnego Dnia Kobiet. Z tej okazji organizatorzy przygotowali dla pań niespodzianki. Można było wylosować bilety na bolesławieckie termy albo udział w profesjonalnej sesji fotograficznej. Wystawie towarzyszyła nastrojowa muzyka w wykonaniu Wojciecha Andrzejewskiego.